reżimy dawnych czasów były o tyle oczywiste, o ile były okrutne. No bo jak Niemcy zakazywali Polakom na przykład modlić się w swoim języku w szkołach, albo jak deportowano ludzi na Sybirię, no to było oczywiste, że jest niefajnie. Natomiast obecne reżimy są o wiele sprytniejsze. One starają się nałożyć uśmiechniętą, przyjazną twarz klauna na swoją dyktaturę. Przykład tutaj akurat z Wielkiej Brytanii. Ten sam pan policjant, który tutaj uśmiecha się do ludzi, podchodzi, jest takim tęczowym klaunem. Ten sam pan policjant za godzinę może pójdzie do jakiejś pani, takie rzeczy dzieją się już na zachodzie, i aresztuje ją na oczach własnych dzieci, dlatego bo ta pani napisała wczoraj, ile tak naprawdę jest płci. I właśnie na tym polegają nowoczesne reżimy, że udają naszego przyjaciela, a robią z nami co chcą. To jest ucisk, reżim dla twojego dobra, dla dobra innych. Mniejszości najczęściej, albo kobiet. Także nie dajmy się im zwariować. Nawet uśmiechnięty agent reżimu to nadal agent reżimu.